sobotni wieczór w pilskich muzeach było koncertowo, tajemniczo i wystrzałowo. O tę najgłośniejszą część zadbała grupa rekonstrukcyjna Osowiec twierdza. Posterunek wydaje przepustki. Przepustki, które upoważniają do wejścia dalej. Żołnierze w mundurach, wystarczy rozejrzeć się, są cały czas tutaj. Przed chwilą ujęliśmy dywersanta, który próbował wrogiej agitacji. Rozdając bibułę pośród widzów rekonstrukcji, tych zresztą było niemało, tak jak i odwiedzających muzeum. Ja od lat korzystam, jeśli nie w Pile, to gdzie indziej, ale w każdym razie bardzo wartościowy pomysł. Z synem uczestniczymy już 4. rok, także będziemy na pewno co roku. W Muzeum Okręgowym przygotowano okolicznościowy wykład i wystawę związaną z 90. rocznicą powstania Straży Granicznej. Nie zabrakło wielu ciekawych i unikatowych eksponatów, choćby jedynego zachowanego w kraju pasa galowego. Na tyłach w ogrodzie odbył się koncert. Można było także spróbować domowych powideł, ogórków czy smalcu, a wszystko to na chlebie pszenno-żytnim, na zakwasie, takim pieczonym na takich naszych recepturach skansenowych specjalnie dla nas na zamówienie. Staszicówka także nie pozostawała w tyle. W ogrodzie można było wysłuchać humorystycznego koncertu. Wśród śmietankowej mgły, a w budynku obejrzeć wyjątkową wystawę przyrodnika Rafała Ruty. Gromadził na przykład skamieniałości, interesuje się przeszłością tego regionu, więc gromadził na przykład ikonografię pokazującą różnego rodzaju urządzenia funkcjonujące kiedyś tutaj na tej ziemi, a dzisiaj już czasami są w zaniku. Nie lada gratką był ząb rekina sprzed 2 milionów lat, znaleziony na koszycach w Pile czy kolekcjach chrząszczy. Nie zabrakło również wykładów, m.in. o gazetach, które wydawano w pilskim obozie jenieckim. Tę wyjątkową noc świętowały także muzea w regionie. Złotowie na przykład odczarowywano złą sławę czarownic. Często w medycynie ludowej oskarżano kobiety, które znały się na ziołach, że są wiedźmami, czarownicami, a one po prostu miały trochę większą, bogatszą wiedzę na temat właściwości tych roślin. Zwiedzający mogli dowiedzieć się więcej o ludowych wierzeniach, zobaczyć palenie czarownicy czy uważać czarodziejskie zioła. W końcu kolejna tak wyjątkowa noc dopiero za rok.